Kiedy inne gospodarki się kurczą, Polska nabiera rozpędu 4% PKB. Taki wzrost czeka nas w tym roku. Szacunkowe dane podała niedawno Komisja Europejska dziś o silnym odbiciu mówił premier. Rok 2021 z tym polskim dopalaczem w postaci nowego ładu, polskich inwestycji, nowej nadziei dla polskiej gospodarki będzie bardzo dobrym rokiem. Wierzę w to, że będzie bardzo dobrym rokiem. Na pewno z budżetu państwa polskiego, od strony regulacyjnej, finansowej, inwestycyjnej, budżetowej będziemy wspierać polskich przedsiębiorców po to, żeby jak najszybciej mogli odbudować rynek po epidemii. Miało być gorzej, wyszło zdecydowanie lepiej. Deficyt budżetowy po listopadzie niższy o 25 miliardów złotych od tego założonego w budżecie. Oznacza to, że wyniósł on około 84 miliardów złotych, a nie 109 miliardów. Co więcej, po grudniu różnica między wydatkami a dochodami w budżecie centralnym wynosiła jedynie 13 miliardów złotych, sięgając kwoty 71 miliardów. Według analityków to absolutny rekord. Dobre wieści dla kredytobiorców, złe dla posiadaczy lokat. Rada polityki pieniężnej pozostawiła wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP wynosi 1,1% w skali rocznej, lombardowa 0,5% depozytowa 0%. Ostatnia obniżka miała miejsce na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja ubiegłego roku. PKN Orlen gotowy do przejęcia PGNigu. Paliwowy gigant chce sfinalizować transakcję w czwartym kwartale tego roku. Wniosek w sprawie koncentracji powinien trafić do Komisji Europejskiej do końca marca. Zarząd spółki liczy jednak, że KE przekaże ten wniosek do rozpatrzenia Łokikowi. Gdyby tak się stało, Narodowy Regulator uprościłby znacznie procedury i mógł doprowadzić do wcześniejszej fuzji niż stało się to w przypadku gdańskiego lotosu. 26,2 miliarda złotych. Taki łączny zysk w ostatnich pięciu latach wypracował Orlen. Koncern mocno inwestował w rozwój, skutecznie wzmacniając swoją globalną pozycję. Jednym z elementów tych działań był zainicjowany w 2019 roku proces rebrandingu europejskiej sieci stacji koncernu, który zwiększył rozpoznawalność marki za granicą. Spółka podkreśliła też, że obok działalności biznesowej Orlen pozostał mocno zorientowany na potrzeby społeczne. W 2019 przekazał do Fundacji o 400% więcej środków niż w 2018. Firma Mosty Gdańsk zaprojektuje 32 km autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. GDDKiA otworzyła przedłożone oferty. Spośród dziewięciu spółka z Pomorza przedstawiła najkorzystniejszą. Zadanie chce wykonać za niespełna 10 milionów złotych. Kosztorys inwestorski był wyższy o 3,5 raza. W przypadku braku odwołań umowa z wykonawcą zostanie podpisana w marcu. Finał prac przewidziany jest na jesień 2023 roku. Amerykanie podtrzymują swoje wcześniejsze deklaracje odnośnie próby zablokowania dalszej realizacji gazociągu Nord Stream 2. Departament Stanu nie wyklucza nałożenia sankcji. Chodzi o wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i ochronę przed agresywnymi zachowaniami ze strony Rosji. Niemiecki dziennik Handelsblatt informował wcześniej, że USA są gotowe rozmawiać o zniesieniu ograniczeń wobec prawie ukończonej inwestycji. Według gazety Waszyngton oczekuje jednak od Berlina propozycji uwzględniającej ich obawy. 66% w dół. O tyle spadł globalny pasażerski ruch lotniczy z powodu pandemii. W porównaniu z rokiem 2019 jest największym obniżeniem lotów w dziejach komunikacji powietrznej, informuje Stowarzyszenie JATA. Letnie ożywienie na półkuli północnej przerodziło się jesienią w zastój, a sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu przed sezonem świątecznym. Brexit kosztuje, przekonują się o tym Szkoci chwilę po wyjściu z Unii Europejskiej, dlatego coraz więcej mieszkańców tego kraju chce jak najszybszego odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa. Większość obawia się pogorszenia stopy życiowej. Ekonomiści wieszczą rychły spadek PKB w przeliczeniu na mieszkańca spadnie w długim okresie od 2000 do nawet 3000 funtów rocznie. Czechy i Polska z najniższym bezrobociem w Unii u naszych południowych sąsiadów w grudniu ubiegłego roku bez stałego zajęcia było 3,1% mieszkańców tego kraju, w kraju nad Wisłą 3,3% wynika z danych Eurostatu. Najgorsza sytuacja była i jest w Grecji i w Hiszpanii 16,7 oraz 16,3% we Francji 8,9% a w Niemczech 4,6%. Rosną pozytywne nastroje wśród inwestorów za oceanem. Indeks PMI Composite przygotowany przez firmę Markit wyniósł w styczniu 58,7 punktu wobec 55,3 w grudniu. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. Wstępny odczyt szacowano na 58 punktów. Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Nowotwory są coraz częstszą przyczyną umieralności Europejczyków. W ubiegłym roku wykryto je u blisko 3 milionów mieszkańców Starego Kontynentu. Zmarło milion trzysta. Komisja Europejska przeznacza kolejne środki. W tym roku na finansowanie programów profilaktyki, badań naukowych i leczenia chorób onkologicznych wydane zostaną 4 miliardy euro. Koszt choroby dla 27 państw szacuje się na 100 miliardów euro rocznie. To już czwarta sesja z wciąż drażającą ropą na światowych giełdach. Baryłka czarnego złota kosztuje niemal 59 dolarów. Zwyżka spowodowana jest wzrostem zapotrzebowania na paliwo i topniejącymi zapasami w Chinach i w USA. Wzrost produkcji zapowiadają kraje skupione w sojuszu OPEC. Presję wywiera też Rosja. Chodzi o jak najszybsze zbilansowanie rynku w obliczu niepewnych perspektyw popytu na ropę.